osobą heteroseksualną, mam 54 lata, ale w towarzystwie gejów i lesbijek jest mi po prostu lepiej. Mam większą przestrzeń do oddychania, mam większą przestrzeń do działania, mam większą wolność, która jest mi strasznie potrzebna. I dlatego jestem w KPH-u, żeby sobie też poszerzać przestrzeń do życia. Być innemu jest ciężkie z reguły, bo szczególnie kiedy jesteś i inny, i sam, to wtedy jest najciężej, kiedy nie masz komu o tym powiedzieć. Przez większość swoich lat szkolnych jakoś tak czułam, że odstaję, że nie pasuję do grupy i też wielokrotnie czy nauczyciele, czy inni uczniowie mówili mi, że czy moja fryzura, mój strój, ubiór, zachowanie po prostu mi nie przystoi. Koledzy i koleżanki w szkole się dowiedzieli mimowolnie, że jestem osobą homoseksualną i tak naprawdę w przeciągu dwóch przerw cała szkoła się ode mnie odwróciła. Finalnie na szkołę, do której uczęszczało prawie 400 osób, rozmawiały ze mną trzy dziewczyny. Zostałam zaproszona na studniówkę przed moją koleżankę i pamiętam to jak teraz, kiedy zostałyśmy wyproszone z sali, ponieważ byłyśmy jedyną tańczącą parą jednopłciową, a był to akurat konkurs na króla i królową balu. Starsi uczniowie też mieli takie zabawy, jak na przykład blokowali mi wejście do damskiej ubikacji, mówiąc, że nie wyglądam jak dziewczyna, więc nie wolno mi z niej korzystać, odsyłali mnie do męskiej. Kiedy już stwierdzałam, że jest mi wszystko jedno i faktycznie szłam do tej męskiej, tam też mi blokowali, mówili, że nie potrafię sikać na stojąco, więc nie mogę z niej korzystać. Słyszałem za plecami na każdej przerwie, ty pedale, ty cioto. Poczułam się strasznie opuszczona, samotna w pewnym sensie, w tym kim jestem, co robię. Nie było to przyjemne uczucie. Na szczęście pewnego dnia odkryłem w sobie siłę, siłę do życia. Ta siła pozwalała mi codziennie wychodzić do szkoły i znosić wszystko co mnie tam spotykało. Nie chcę, żeby ktokolwiek musiał znosić to, co znosiłam ja, czy to, co znosili inni ludzie w mojej szkole. Chcę powiedzieć wam, żeby znaleźli odwagi, żeby być sobą, bo to jest najważniejsza rzecz w życiu. Jednego dnia się obudzisz, jeszcze raz o tym wszystkim pomyślisz i stwierdzisz, że ale przecież jesteś fajny, jest super tak jak jest. Myślę, że każdy z nas, że w każdym z nas drzemie taka siła do życia, siła do walki o swoje. Tylko trzeba ją odkryć. Nie jesteście sami. Jesteśmy tutaj też my i myślę, że powinniśmy, jak to powiedzieć po polsku? It gets better. Dziękuję. Większość osób żyjących na tym świecie uważa, że inność jest fajna, inność zawsze przyciąga. Dla mnie to jest coś takiego pięknego jak wschód albo zachód słońca.